Witajcie ponownie, z tej strony Kantal Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić czarodziejski flet. Jest to gra zręcznościowo-logiczna od polskiego studia Lablike, które stara się udowodnić, że połączenie gry komputerowej oraz arii operowej może okazać się bardzo ciekawym doświadczeniem. Zacznijmy rozgrywkę, żebyście mogli poznać Tamino, egipskiego księcia, który przez przypadek dostał się do krainy Królowej Nocy. Zacznijmy rozgrywkę od pierwszego poziomu. I tak oto poznajmy go. Akt pierwszy. Oto Tamino, egipski książę starożytnej krwi. Zbłądził, zmylił drogę. I choć tego jeszcze nie wie, wszedł na ścieżkę ku wielkiej przygodzie. Witaj w świecie Królowej Nocy. Stawiaj kroki bacznie. Nie znaj strachu. Nie trać nadziei. I nie zapominaj, że podążasz własną drogą. Naginaj świat do twojej woli i nie daj się zatrzymać. Przesuwaj platformy i pomóż Tamino odnaleźć drogę do wyjścia. Z racji tego, że Tamino jest szlachcicem, będzie miał ponadnaturalną moc, którą jest przesuwanie obiektów. Dzięki temu będzie mógł wydostać się z tych poziomów, które na samym początku może nie zapowiadają się, że są niesamowicie trudne, wymagające i czasochłonne, ale później... Później rozgrywka się niesamowicie komplikuje, mamy wprowadzone kolejne postaci oraz poznajemy historię, która praktycznie jeden do jednego jest tak samo ukazana w arii. Bardzo mnie to cieszy, ale jednakże boję się, że jeżeli nie rozumiemy tego, co było w arii operowej, to niestety nie będziemy w stanie zrozumieć fabuły, która w grze wydaje się bardzo ważna. Zatem, moi drodzy, jeżeli będziecie chcieli zagrać sobie w czarodziejski flet, polecam wam chociażby przeczytanie sobie streszczenia tej opery. Czarodziejski flet nie jest w streszczeniu długi, to jest powiedzmy jakieś 10 minut czytania, a dzięki temu bardzo wiele wam się rozjaśni. Przejdźmy sobie dalej, bo teraz... Słyszysz ten złowieszczy syk? To pewna śmierć pełznie w twą stronę. Uciekaj w te pędy, Tamino. Znajdź kryjówkę, albo spotka cię koniec w zimnym uścisku wężowych splotów. Żeby uniknąć ataków węża, kieruj się na bezpieczne zielone pola. Szkoda tylko, że te pola, które widzę, są bezpieczne, ale nie są zielone, ale nie ma problemu, ponieważ dzięki temu mogę uniknąć niebezpiecznego ataku wężowej głowy, która mogłaby rozłupać czaszkę mojego bohatera. Jak widzicie, gra wprowadza również takie przeszkody, którymi są, powiedzmy, kamienie, które powodują, że muszę tak przesuwać wszystkimi tymi obiektami, żeby dostać się w dane miejsce bez przesuwania tych pól, ponieważ one niestety nie będą mogły być przesunięte. Ale dzięki temu poziomy się komplikują, rozgrywka staje się coraz bardziej trudna, a ja... Liczę na to, że w końcu dojdę do takiego poziomu, gdzie będę musiał się zatrzymać na dłużej niż 2 minuty. Co byłoby świetne, ponieważ uwielbiam gry logiczne, a historia Tamino może okazać się jedną z lepszych gier logicznych, w jakie grałem w tym roku. Mam nadzieję jednak, że nie będzie zbyt krótka. W sumie to aż 32 poziomy, które... powodują, że jestem niesamowicie ciekaw tego, co się wydarzy dalej, a dodatkowo w grze mamy jeszcze przerywniki filmowe, które mogą urozmaicić zabawę. Bardzo mnie to cieszy, że polski lektor jest taki wymowny, niesamowicie przyjemny i nie jest sztuczny, jak to w niektórych grach czasem bywa. Uciekaj, Tamino! Już niedługo, ale... Nie będę zapeszać. Miejmy jednak nadzieję, że nic złego się nie wydarzy. Szybko tutaj, na prawą stronę, do miejsca, w którym masz... bezpieczny kąt. Biegiem! Strasznie dużo swoją drogą teraz muszę przerzucić, ale... Nie ma co się przejmować, bo i tak bym musiał się tam dostać. Tamino, jeszcze chwila, jeszcze tylko kilka kafelków. Wiem, że niedługo mógłby cię dosięgnąć
ten złowieszczy syk węża, ale szczęśliwie udało ci się uciec. Jej, bardzo dobrze. Wiem, było blisko, ale jest świetnie. W oddali trzy wiedźmy, które tylko czekają na negatywne wydarzenia, ale co się wydarzy? Dlaczego one tutaj są i kto je przysłał? Zaraz się przekonamy. O tak. Biegiem. Jeszcze tylko kilka ruchów i będzie po wszystkim. Okaże się, kto tak naprawdę jest wrogiem, a kto jest przyjacielem. No i niestety. Gadzi wzrok, mrozi błękitną krew w żyłach Tamino. Na scenę zdarzeń wchodzi mroczne trio. Gini, poczwaro! Poddaj się naszej mocy! Triumf! Zwycięstwo! Wiktoria! Ocaliwszy księcia, trzy wiedźmy, damy dworu Królowej Nocy, zostawiają śpiącego Tamino i odchodzą pokłonić się u stóp tronu i zapowiedzieć władczyni przybycie niespodziewanego gościa. W tym czasie my cofamy zegary i robimy krok w przeszłość. O, jak widzicie, mamy tutaj pokazane, ile jeszcze potrzebuję, żeby mieć trzy kropki na flecie. A dzięki temu, że miałbym 3 sekundy mniej przy rozwiązaniu tej zagadki, to mógłbym je zapełnić. Jednakże będę musiał sobie to później powtórzyć, ale nie ma problemu, bo mogę robić to bez ustanku. A tam Papageno, dworski ptasznik jej wysokości Królowej Nocy. Z oddali wiatr niesie trwożne krzyki Tamino. Co robić? Biec z odsieczą? Czy uciekać, gdzie pieprz rośnie? To pole może wybudować drabinę, jeśli tylko wyczuje piętro nad sobą. I mamy Papageno, bohatera albo tchórza. W zależności od tego, jakie są okoliczności, ta postać zachowuje się na swój sposób dwojako. Co jest bardzo zdradliwe w niektórych momentach, ale miejmy nadzieję, że będzie chciała pomóc Tamino. Ale zanim do tego dojdzie, mamy tą nową mechanikę, którą będę mógł znacznie wykorzystać do tego, aby wydostać się z tego poziomu, który prawdopodobnie nie będzie taki prosty, ale to się zaraz okaże. Jeszcze tylko kilka kafelków i mam problem, ponieważ muszę przesunąć ten, który jest tutaj niepotrzebnie. Zabierzmy go stąd. O, właśnie tak. I dzięki temu w bardzo prosty sposób mogę przejść sobie z jednej strony na drugą, do wyjścia. Cieszy mnie to, że mamy tutaj takie niesamowicie proste mechaniki, które powodują, że bardzo łatwo wkręcić się w pokonywanie poziomu za poziomem, ale historia, którą mamy pokazaną w grze, niesamowicie przyciąga i dzięki temu świetnie się bawię. Teraz, moi drodzy, mamy dalej te wiedźmy z tyłu, które tylko czyhają na naszego bohatera i na to, żeby wejść z nim w interakcję, ale zanim to się wydarzy, będę musiał pokonać ten poziom, który może okazać się naprawdę bardzo trudny. Spróbujmy. Może się to wszystko uda. Przesuńmy sobie to jeszcze na prawo. Zabiorę te bloki. I ciekaw jestem, czy to się teraz uda. Ewentualnie zacznę od nowa, ale miejmy nadzieję, że gra pozwoli mi na to właśnie, żeby to zakończyć, żeby się udało i żebym się nie przejmował, że muszę to powtarzać od nowa i od nowa. O tak, Papageno, schodź tutaj na dół, zobaczymy, co ja mogę dla ciebie zrobić, żebyś mógł przejść sobie na dół. Zamieńmy to. I teraz
Dobrze by było zabrać ze sobą właśnie tutaj, na prawą stronę, kolejny klocek, który pozwoliłby mi przedostać się, ale mam spory problem, ponieważ muszę zabrać sobie ten mały. Zobaczmy, czy to się uda? Czy to już jest ta chwila? O tak, moi drodzy, świetnie! Pora spotkać się z Tamino. Książę Tamino budzi się, a magiczna kłódka zatrzaskuje się na kłamliwych ustach Papageno. Czy to sen jeszcze, czy już jawa, myśli Tamino, gdy jego wzrok pada na ukryty w srebrnym medalionie portret Paminy, jedynej córki Królowej Nocy i najpiękniejszej istoty, jaką nosi ta zapomniana przez ludzi ziemia. Ale chwila trwa krótko. Zamyka się wieczko medalika, a otwiera nowy rozdział. Odnajdź medalion. A kto wie, może uda ci się znaleźć szczęście. Mimo tego, że animacje w przerwnikach filmowych są statyczne, to wydaje mi się, że to jest to, że to wszystko pasuje klimatem do siebie i w zasadzie nie potrzebowałbym więcej, bo wygląda to świetnie. Tymczasem będę musiał poruszyć mojego bohatera, który powinien przedostać się... O tak... Tutaj. Ale mamy wprowadzoną nową mechanikę, która pozwala mi obracać poziom praktycznie bardzo szeroko w lewą i prawą stronę, co jest niesamowitym urozmaiceniem, ale zanim będę mógł się w pełni cieszyć tym, co daje mi gra, to muszę postarać się przejść tam na prawą stronę. Spróbujmy. O tak. I świetnie, udało się. Dzięki temu teraz mogę wyjść z tego poziomu i zaraz przekonacie się, gdzie jest medalion, o którym mówiły wiedźmy. Jeszcze tylko jeden poziom, zanim do niego dojdziemy, ale ten wprowadza jeszcze jedną rzecz. Mamy tutaj pomost, który będę musiał przejść w zasadzie z jedną małą rzeczą, która tak naprawdę pozwoli mi to ukończyć, czyli muszę sobie to przenieść na prawą stronę. Mojego bohatera będę musiał poprosić o to, żeby przeszedł sobie właśnie na tą stertę, na tego boksa tutaj. Zabiorę mu to z głowy, wrzucę kolejny boks i zobaczcie. Dzięki temu, że mogłem sobie to tutaj przenieść, to mogę przejść na prawą stronę i zejdziemy na dół, co powoduje, że przy zgrabnym ułożeniu nie muszę się martwić i możemy dać te boksy tutaj, aby dojść do drzwi w bardzo łatwy sposób. Udało się. Nawet dodatkowo mam 3 kropki na flecie, co mnie niesamowicie cieszy. A teraz? Wyostrz zmysły. Wytęż wzrok. Wywróć świat do góry nogami. Znajdź ukryty medalion. Właśnie. Ta sztuka, czyli odnalezienie ukrytego medalionu, będzie naprawdę bardzo trudna, ale miejmy nadzieję, że mi się to uda. Będę musiał sobie wszystkie ruchy zaplanować, ale zobaczmy. Zobaczmy, czy to będzie to. Muszę poprzesuwać sobie te wszystkie boksy tak, aby ten, który tutaj mamy, przerzucić właśnie tam. Czyli w miejsce, które powinno mnie uchronić przed tym, żeby mój bohater przejmował się tym, że nie ma ze sobą medalionu. Jeszcze moment, zobaczmy to. O tak, tutaj i tutaj.
Tylko mam spory problem, ponieważ wydaje mi się, że właśnie te boksy tak powinienem ze sobą zebrać, żeby mogły być tutaj. I dzięki temu teraz mogę dojść sobie do tego miejsca, tylko jeszcze jedna rzecz. Muszę zabrać sobie to i tych kilka stert. Te boksy, które znajdują się po prawej stronie różowego koloru, które blokują drogę. O właśnie tak. Świetnie. Tylko, że jest spory problem, ponieważ muszę teraz dosunąć sobie do tego miejsca ten kwadrat, który ma za zadanie stworzyć dla mnie drabinę, która spowoduje, że Tamino będzie mógł zejść na dół po medalion. Świetnie. Jednakże kolejnym problemem jest to, że medalion znajduje się tutaj. Zatem ja muszę wymyśleć idealny sposób na to, żeby przenieść się do tego miejsca. Spróbujmy to zrobić w taki sposób, żeby można było przenieść sobie tą drabinę tutaj. Jednakże nie gwarantuję, że to się uda, a moi drodzy, wy musicie mi wybaczyć, gdyby ta sztuczka niestety się nie powiodła. Zobaczmy, przeniosłem sobie wszystkie kafelki, tylko że teraz dobrze by było zabrać sobie ten jeden, który właśnie, o tak, ten, który powoduje, że mogę się dostać do upragnionego miejsca i mam ze sobą medalion. Bardzo dobrze. Jest, mam go i zamknąć już nigdy nie pozwolę. Czuję, jak ten niebiański portret wypełnia me serce uczuciem nieznanym. Czy to miłość właśnie? Tak, tak, tylko miłość być to może. Och, gdybym tylko odnaleźć ją mógł. Moi drodzy, moim kolejnym zadaniem będzie dostanie się tutaj, ale chciałbym to pozostawić dla was, ponieważ mamy upragnioną kobietę Tamino. Miłość na horyzoncie i historię, która tak naprawdę powinna być przez was przeżyta na własną rękę. Powiedzcie mi w komentarzach, co myślicie o magicznym flecie, jak dla mnie jest to bardzo ciekawa i różnorodna gra, która tak naprawdę robi niezłą robotę w tym, że łączy ze sobą dwa światy, tak naprawdę bardzo odrębne. Dzisiaj dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, cześć.